W dzisiejszym programie będzie relacja z przedostatniego w karnawale koncertu Filharmonii Koszalińskiej oraz zaproszenie do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na spektakl zatytułowany Mój Boski Rozwód, a przygotowany i wykonany przez Żanettę Gruszczyńską-Ogonowską. Mój Boski Rozwód, opublikowana 22 lata temu sztuka irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron, obecnie święci triumfy na scenach blisko 30 krajów. Teraz zobaczą ją nareszcie teatromani z Koszalina. W ramach sceny inicjatyw aktorskich dramaturgicznie przygotował tę sztukę Tomasz Ogonowski, kostiumy i scenografię zaprojektowała Beata Jasionek, gra Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska. To drugi monodram w niebywale bogatym dorobku ról tej aktorki. Pierwszym był Syn w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, grany przez nią przez wiele sezonów i obsypany nagrodami. Do tego spektaklu, do monodramu właściwie startowałam od 2 lat, ale wydarzyło się dużo rzeczy po drodze, więc jakby nie zrobiłam tego wtedy, bo wtedy dostałam ten tekst od naszego organizatora Włodka Szymczyka i miałam się jakby za to zabrać, ale przyszedł lockdown i było bardzo dużo innych zajęć i nie wyrabiałam się jakby cały czas, więc czekałam, no a teraz już jest taki moment, że mogłam się tym zająć, więc stąd ta premiera teraz. Bardzo mi się ten tekst od razu spodobał, on ma ogromny potencjał. Jest wykonywany dość często na świecie, też w Polsce, więc jakby jest popularnym tekstem, bardzo dobrze przyjmowanym przez widownię. Jest to twój pierwszy monodram, który reżyserujesz. Miało tak być od początku, czy jednak rozważałaś inną opcję, żeby w czyjeś ręce złożyć? Niczego nie rozważałam, po prostu wiedziałam, że robię ten monodram i muszę go przygotować sama. I tutaj właśnie było, w ogóle reżyserowanie samemu siebie to jest dość abstrakcyjne pojęcie, więc myślę, że tu chodzi o to, że ma się pewną intuicję, pomysły i to się realizuje, czyli się przygotowuje ten materiał. I jakby no tutaj sama na sobie polegałam, ale też mam fantastycznych przyjaciół w teatrze. I korzystam też z ich mądrości, pomocy. Mam Beatkę Jasionek, która przygotowuje scenografię, przygotowała kostiumy dla mnie, Tomka Ogonowskiego, który dramatycznie skleił, dramaturgicznie ten tekst pode mnie, tak jak ja uważałam, że będzie dobrze. No i do tego zrobił oprawę muzyczną, więc fantastycznie i miałam Izę Rogowską na próbach, która po prostu była moim pierwszym widzem. No i wszystkich kolegów, koleżanki oczywiście też, którzy ze mną są, bo jeden aktor na scenie to się wydaje, że to jest jedna osoba, a tak naprawdę jest to grupa ludzi, która pracuje na jeden spektakl. Ja się nie wtrącałem absolutnie w żadne tam sprawy aktorskie, reżyserskie. Mówię, nie śmiałbym. Doświadczenie zawodowe Żanety, jej obycie ze sceną i tak dalej, to dziemi do tego wszystkiego, więc raczej pracowałem nad tekstem w początkowej fazie. A potem razem jakby ucieraliśmy oprawę muzyczną do tego spektaklu, bo Żaneta miała pewien pomysł na klimat, ja jej podrzucałem jakieś tam numery, niektóre ona chciała, absolutnie sama wybrała i powiedziała, że one muszą wejść po prostu do tej oprawy muzycznej i ja niespecjalnie się kłóciłem, bo uważam, że to jest projekt autorski Żanety, tutaj cała grupa ludzi, między innymi ja, ale nie tylko ja, bardzo dużo ludzi tutaj pomaga. No nie wiem, wspomnę choćby o tym, że tutaj w spektaklu pojawiają się głosy innych aktorów BTD na przykład, nie? Żeby nie za dużo zdradzać, więc to wszystko jest jakby taka praca zespołowa, a takim automatycznym i najbardziej obciążonym odpowiedzialnością szefem jest Żaneta i to jej się należą tutaj całe brawa i oklaski za przygotowanie tego spektaklu, a je zaświadczam, bo wiem to i z domu i z pracy, że była to praca tytaniczna, naprawdę. To jest Axel, a ja nazywam się Angela Kennedy-Lipski. Byłam połową pary Angela i Max, najszczęśliwszej pary na świecie. On był młodym, przystojnym księgowym, ja młodą, ładną projektantką wystaw sklepowych, a miałam jeszcze skuter Vespa.
Oczywiście nikt z naszych rodziców nie akceptował naszego związku. Moi nie przyszli na ślub, bo stwierdzili, że ślub cywilny to jest nabijanie się z katolików. Jego nie przyszli, bo wybrał mnie. Zamiast rywki Applebaum, u której w kuchni wisiały połacie wędzonego łososia i wianki czosnku, tak no, na zagryzkę. Remember the 5th of November. Noc Gaja Fawkesa. Sztuczne ognie wybuchają co roku na pamiątkę uratowania parlamentu angielskiego przez Gaja Fawkesa. Bardzo mi przykro, powiedział, pakując się, ale tylko raz się żyje, a nasze małżeństwo i tak od wielu lat jest emocjonalnie martwe. Gniótł przy tym swój kaszmirowy sweter, wyciągnęłam mu go z ręki, starannie złożyłam. No oczywiście ty i nasza córka finansowo tego nie odczujecie. I nagle już go nie było. Połowa jego koszul nadal w pralce, a ja i pies naszej córki Axel zostaliśmy sami wpatrzeni w osłupieniu w drzwi. Pomimo, że piosenki z repertuaru zespołu 2 plus 1 w opracowaniu Klaudiusza Jani na orkiestrę symfoniczną z wokalistką to ciekawy projekt, a i wykonaniu nie można nic zarzucić, ostatni koncert w Filharmonii Koszalińskiej był bardzo trudnym doświadczeniem dla bywalców tego przybytku, a jeszcze bardziej dla jego muzyków. Po raz pierwszy nikt nie zasiadł przy kotłach. Stało przy nich tylko zdjęcie zmarłego dzień wcześniej Wojciecha Bałdysa, który grał na tym instrumencie przez 43 lata. Ten absolwent Wydziału Perkusji Gdańskiej Akademii Muzycznej był też pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Perkusja Solo i w Zespole, nauczycielem instrumentu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, założycielem i muzykiem działającej przez ponad 20 lat koszalińskiej grupy perkusyjnej, jednym z inicjatorów i realizatorów cyklu niedzielnych koncertów edukacyjnych w Filharmonii Koszalińskiej, wykonawcą i konferansjerem licznych audycji dla dzieci i letnich koncertów plenerowych. Trudno zliczyć nagrody, jakie muzyk dostawał w swej ponad 40-letniej pracy zawodowej. W tym roku otrzymał nominację do Nagrody Prezydenta Koszalina za całokształt twórczości i w plebiscycie Osobowość Roku w kategorii Kultura za poprowadzenie ponad 50 koncertów w ramach cyklu Familijny Park Sztuki. Jak wszystko dobrze się skończy, to około 5 marca możemy się spotkać. Wcześniej nie, bo karnawał, a wcześniej święta. Wszystkiego najlepszego! Pamiętajcie o nim! W środę, kiedy rozpoczynaliśmy próby do tego dzisiejszego koncertu, pan Wojtek był na próbie, ustalaliśmy jeszcze pewne rzeczy interpretacyjne. No, nikt nie mógł spodziewać się, że sytuacja tak nagle, gwałtownie i smutno się zmieni. Taki nasz zawód rzeczywiście. Jest to sytuacja bardzo trudna, niewdzięczna, ale nie chcemy zawieść słuchaczy faktem, nawet tym bardzo smutnym faktem, że jeden z naszych kolegów odszedł w sposób nagły, niespodziewany. Stąd też ta właśnie piosenka Iść w stronę słońca będzie dedykacją dla Wojtka Bałdysa, z którym znałem się 30 lat. Bo tyle lat tu przyjeżdżam, wielokrotnie spieraliśmy się na estradzie, ale w sposób bardzo twórczy nad interpretacją takich czy innych problemów wykonawczych. Świetny człowiek, znakomity muzyk, no a skoro już pan wezwał go do siebie, to my dzisiaj chcemy tym muzycznym akcentem, tą piękną piosenką z nim się połączyć, wierząc, że to pójście w stronę słońca będzie najlepszym rozwiązaniem. Siadasz przy stole, wyjmujesz wartę i kolorowe.
Piosenki wszystkie oczywiście znałam z tego względu, iż znali je moi rodzice, zwłaszcza moja mama, która te piosenki również nuciła pod nosem, śpiewała. Ja tak samo te piosenki śpiewałam, znałam i moja babcia nawet miała zdjęcie pani Elżbiety Dmoch i pani Anny Jantar. Takie, na takich starych pocztówkach pani Elżbieta Dmoch wtedy była w kapeluszu. Ja wpatrywałam się jako mała dziewczynka w to zdjęcie i też chciałam być taka piękna i tak pięknie śpiewać. I to takie moje marzenie ukryte, z którego się teraz Państwu zwierzam. Pomysł właśnie zrodził się przy okazji mojego udziału w programie Szansa na sukces właśnie z piosenkami z repertuaru zespołu 2+1 i wtedy, no z racji tego, że jestem skrzypaczką i pracuję w Filharmonii, jestem muzykiem orkiestrowym, stąd pomysł, żeby te piosenki właśnie ubrać w takie instrumentalne, nowe aranżacje i pokazać je, bo teraz właśnie
bo one po prostu na to zasługują. Repertuar zespołu 2 plus 1 jest bardzo, bardzo, bardzo bogaty. Ja wybrałam tylko, właściwie no, miałam duży problem, które piosenki wybrać do tego programu. Starałam się wybrać te najbardziej znane, ale między nimi również znajdują się piosenki mniej znane, a właściwie nawet w ogóle nieznane. Taką na przykład odkryciem dla mnie osobiście jest Ballada Łomżyńska, do której muzykę napisał Czesław Niemen. Jeszcze co mi czego, ciepły szynek i słońce.